cała jego księga jest taką księgą. Drastyczną. On błaga Boga, aby Bóg nie karał ludzi. On stara się z jednej strony ratować to, co się tutaj, te różnego rodzaju sytuacje, z drugiej strony cierpi. Ponieważ te sytuacje, ciężkie sytuacje ówczesnego Izraela osaczają. Jest w centrum tego wszystkiego, jest gniecionym. W ogóle jak czytacie proroków, to zauważcie, że oni byli zawsze, oni nigdy się nie oddzielali od tego społeczeństwa, w którym żyli. Oni nigdy nie byli jakoś z boku. Oni byli częścią środowiska, w którym żyli. Taki był Habakuk. Jak się go czyta, to można zobaczyć dramat, który przeżywa on i dramat, który przeżywa Izrael w tym czasie. To błaga, to znowu błaga Boga o ratunek, to znowu krzyczy na tych Izraelitów, urąga im, gniew swój uwalnia. Bardzo jest taki rozchwiany, ale kiedy kończy się księga Habakuka, to ostatnie dwa wersety, trzy, brzmią w ten sposób. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma grom. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Jahwe, weselił się w Bogu zbawienia mojego. Wszechmogący Jahwe jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łani i pozwala mi pokroczyć po wyżynach. Tak kończy Habakuk. Kończy wyznaniem wiary. Wie, że jest źle. Ciśnie go to i cierpi z tego powodu. Ale wyznaje wiarę. Mówi, jak się sprawy mają w rzeczywistości duchowej. A w rzeczywistości duchowej jest tak, że bez względu na to, co się dzieje wokół, to ukierunkowanie naszego umysłu jest najistotniejsze. Habakuk wie, że jeżeli się nastawi w swojej duszy na to, co się dzieje wokół, to go to zmiecie. Często ludzie mówią, zmiatają mnie okoliczności. Ja wtedy do nich mówię, nie zmiatają ci okoliczności, bo jesteś nie do zmiecenia przez okoliczności. A wiesz, co cię zmiata? Zmiata cię to, że jesteś ukierunkowany na te okoliczności. To cię zmiata. I Habakuk wie, on proroczo nam to pokazuje, że ukierunkowanie na okoliczności jest niszczące i toksyczne. Dlatego on mówi, ja będę chwalił Jahwę. Bez względu na to, że wokoło jest jakiś dramat. Nie będę skupiać się na tym dramacie. Bo jak się skupię na tym dramacie, to ja w niego wsiąknę. Ja wsiąknę w ten dramat. Wiecie, jedną z moich takich głównych broni to jest przekierowywanie mojego umysłu na adekwatne prawdy Boże. Jest coś, co mnie otacza, jest jakaś prawda, która jest fundamentem. Wokół jest źle, a jest jakaś prawda, która mówi, Artur, ja jestem dobrym Bogiem. Ja jestem mądrym Bogiem. Ja jestem Bogiem, który jest stały. Jak ja tobie coś powiedziałem 20 lat temu, to ja się z tego nie wycofałem do dzisiaj. Artur, zacznij patrzeć na to,
co jest prawdą, a nie na to, co się otacza. Rozumiecie? Habakuk to rozumie. I on do nas setki lat przed Jezusem prorokuje. I pokazuje nam, dzisiejszemu Kościołowi, w jaki sposób muszą być ukierunkowane nasze umysły. Chcę, żebyście tą rzecz wiedzieli, że to tak działa. Bo my w sposób automatyczny jesteśmy w stanie przyjąć to, co nas otacza, jako fakt ostateczny. Mówi się, tak jest. Na przykład mówi się, jest wojna. Nie wiem, ilu z was posiada wyobraźnię abstrakcyjną, bardzo szeroko rozwiniętą, ale to jest ciekawa sprawa z tym, bo można nią sięgnąć głęboko, daleko, w każdą rzeczywistość. Ja na przykład sięgam sobie czasami w miejsca, w których nigdy nie będę, bo te miejsca już były. I na przykład była to II wojna światowa. I oczywiście to są dywagacje, ale ja wiem, jak ja bym żył w czasie wojny. Ja to wiem. Ja bym sobie nieźle żył. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Ja bym sobie nieźle żył w czasie II wojny światowej. I jeszcze bym na tym zarobił. Nie dosyć, żebym przeżył. Nie dosyć, żebym wykasował faszystów. Rozumiecie? Bo w mojej wyobraźni abstrakcyjnej są też różnego rodzaju zbrodnie, których bym dokonywał na faszystach. Osobiście. Bez nikogo. Ja sobie to siedziałem i planowałem na przykład kiedyś, jak ja to robił, jak ja mi wykańczam. Rozumiecie? Po prostu. Nie wpadłbym nigdy na tym, jeszcze bym na tym nieźle zarobił. Dlaczego? Bo moje myśli nie byłyby ukierunkowane na to, co mnie otacza. To by mnie nie zmiotło. Rozumiecie? To by mnie nie zmiotło. Habakuk to robił. On to pokazywał. To duchowa prawda. Nie wolno nam skupiać się na tym, co nas otacza. Musimy skupiać nasze umysły na tym, co mówi prawda Boża w danym temacie. Musimy być w to wpatrzeni jak koń, który ma klapki. Jeśli wokół wojna, to nie obserwujemy wojny. Jeśli zniszczenie, nie obserwujemy zniszczenia. Jeśli destrukcja, nie obserwujemy destrukcji. Mówimy w naszych sercach to, co mówi Bóg. Habakuk mówi, ja będę się radował w Jahwe. Ja się tym zajmę. Ja się tym zajmę. Chcę, żebyście tym się dzisiaj zajęli. Chcę, żebyście wasze oczy duchowe odwrócili od tego, co jest na zewnątrz. I co was w jakikolwiek sposób naciska. Duch Święty, który jest w tobie, on powiedział, że cię wprowadzi we wszelką prawdę i przypomni ci wszystko, co powiedział Chrystus. I on w tej chwili, jak na dłoń, będzie ci pokazywał adekwatne prawdy Boże. Adekwatne prawdy Boże. Adekwatne prawdy Boże. Jeżeli coś cię boli fizycznie, to powiedz, najpierw w swoim sercu, a potem podczas uwielbienia swoimi ustami, Boże, jak ja się dobrze czuję. Dziękuję Ci, że ja się tak nie czułem dobrze nigdy. To najcudowniejszy dzień dla mojego ciała. Jakże cudownie pracuje moja wątroba dzisiaj właśnie. Jak mi dobrze jest w sercu. Jak płuca mi dobrze oddychają. Boże mój. Bo to jest prawda, a nie to, co czuje Twoje ciało. Jeśli Twoje emocje są w drobiazgach, to zacznij mówić to, co mówi Bóg. Powiedz w swoim sercu, Boże, dziękuję Ci, że mam w sobie taki spokój, który przewyższa wszelki rozum. Niczego mi nie brakuje. Jestem zupełnie zaspokojony. Jestem kochany i kocham. Jest mi naprawdę dobrze tutaj, gdzie jestem. Rozumiesz? Zacznij tak myśleć, i tak mówić. Diabeł stoi na drodze tego, abyś tak zrobił. A więc musisz zrobić coś, co go zniechęci. Diabeł musi być zniechęcany przez ciebie.
zrozum to. Tobie się wydaje czasami, mimo że ty wszystko wiesz w temacie demonologii, że diabeł wie, jak ty się czujesz. Diabeł nie wie, jak się czujesz. Diabłu trzeba zakomunikować, jak się czujesz. Dlatego prorok Izajasz mówi tak. Zanudź szyderczą pieśń przeciwko królowi Babilonu. Zanudź szyderczą pieśń. Rozumiesz? Zanudź. Kogokolwiek innego niż za delegata Jahwe na ziemi.
Budźcie się. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty powołałeś nas w miejsce, w którym zamiast Chrystusa pozytywnie sprawujemy. Uwielbiamy Cię za to, że jesteś tak wielkim i dobrym Bogiem, że dałeś nam kredyt zaufania w Chrystusie Jezusie, że Twój Święty Duch jest nas dzisiaj, że możemy patrzeć w Twoje oblicze bez bojaźni, że łaska, którą dałeś, I'm gonna make you mine.
wyszydzić postawami naszego życia. Diabła możemy wyszydzić postawami naszego życia. Tym, że tak jak śpiewamy, tak mówimy. Sama piosenka na samym początku, która dodała nam troszkę wigoru, nie wyszydzi diabła. Diabła trzeba wyszydzić postawą swoją. Coś wam powiem. Byliśmy teraz w Kołobrzegu na kabarecie moralnego niepokoju. Ci ludzie wnieśli taką świeżość na scenie. Ludzie, którzy Boga nie znają. Na głos muzyki. Weszli tanecznym krokiem. Zrobili swoim ciałem taką robotę na scenie, że ja byłam poruszona. To było świeże. To było świeże. Nie można mówić: Panie, tak Cię uwielbiam. Tak Cię uwielbiam, Panie, tak Cię kocham. Jezu, jesteś taki wspaniały, tak Cię kocham. Tak Cię kocham, Jezu, tak Cię chwalę. Jesteś najlepszy, jesteś największym bohaterem. A ciałem swoim nie poruszać. Na sam początek zwal z siebie ciężar. Zwal ciężar ze swoich ramion. Zwal ciężar. Porusz swoim ciałem. Kiedy poruszam swoim ciałem, ciemność musi odejść. 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 Rusz swoim ciałem. Rusz swoim ciałem. Szokolada,
początek i koniec. Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem! Ty, który jesteś!
dużo kilometrów. Przecież można jechać 250 na godzinę. Tak jest napisane na tym liczniku. Ale w praktyce to jest niemożliwe. Mówię, dlaczego? A on to mi powiedział, bo testy są robione na drogach prostych. Na drogach prostych. Prostuj ścieżki Boże w swoim życiu, a będziesz pędził. To zakręty cię zatrzymują. Zatrzymują cię zakręty. Twoja siła jest większa niż możliwości, które są wokół ciebie stworzone. Ale prostuj drogi, Cię Boże. Wyprostuj je w swoim umyśle, a będziesz pędził w ponadnaturalny sposób. Bo to zakręt cię hamuje. Myślisz na tym zakręcie, musisz zwalniać. Prostuj teraz je. Bez Boże, niech wszystko w moim życiu, w mojej głowie będzie wyprostowane teraz. Ja chcę widzieć przed sobą prostą autostradę. Prostą autostradę, żebym mógł cisnąć, ile fabryka dała. Żebym nie musiał się zastanawiać i zwalniać. Boże mój, mam przecież tylko jedno życie tu na ziemi. Jedno życie tu na ziemi. Rządzisz narodami,
rządzisz narodami. Jakże z nas jest twój tron, cała ziemia żyje. Mnie odkorkowały i uwolniły do tego, aby uwolnić rzekę ducha, to jest to, że otworzyłam swoje usta i zaczęłam krzyczeć: pragnę! Pragnę! Odbić się od krawędzi! Wolność i swoboda.
kiedyś 12 wstawienników. Jak się modlili z takim wpływem, jaki mieli, to naprawdę trzęsło się miejsce. Będę podciągnął poprzeczkę. Jesteśmy ruchem apostolskim. Ruch apostolski to sól tej ziemi. Niech spadnie na was ten ciężar odpowiedzialności. Duchowa wiedza nie jest po to, aby się ubrać i stać. Ja teraz wiem. Tyle wiem. A stoisz sztywny, a diabeł trzyma ci sztylet w dupie. Jesteś w dupie. I jak to napisał Bartek, nie podobało mi się to. Kto się nie rozwija, ten się zwija. Można wiedzieć wszystko i być w dupie. Rozumiecie? Do tego jest niepraktykowana wiedza. Jeśli wiemy, a nie praktykujemy, przechodzimy na kolejny poziom. Przechodzimy na kolejny poziom. Widziałam nową ziemię. To nie jest kolejna informacja, żeby ją powielić na Facebooku 28 razy, zalajkować i żeby wpadła znowu do dupy. To jest po to, abyśmy się tym modlili. Jest nowy czas. Nowy czas. Nie ma już czasu na niepraktykowanie. Zobaczcie, co wyzwala prosta wiara. Co działa proste zbawienie. Co działa Jezus działa. Jezus działa! Amen! Jezus działa! Jeśli jesteś prorokiem, to jesteś po to na miłość boską, aby prostować ścieżki Pana, a nie je krzywić i tylko chodzić. Co tam? Nic tam! Nic tam! Rozpadaj każdego dnia oheń w sobie i w innych. Głoś proste prawdy. Wpierw stosując je do siebie. Proste rzeczy działają. Szokolorobasa, tadaradabasa, 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 diable. Oddasz wszystkich ludzi! Kombinuj tego. To nie może być przeintelektualizowane. Rozumiesz? Twój głos, wiesz co robi? A rozgłada diabła. Wierzysz w to? Pierwszy musisz uwierzyć ty w to. Kiedy byliśmy teraz w Kołobrzegu na kabarecie, śmiałam się całą sobą. Śmiałam się tak, że bolał mnie brzuch. Sara mówi, mamo, a za mną się oglądali ludzie. Tak. A ja się śmiałam, wiecie. Bo ja przyszłam na kabaret. Przyszłam się pośmiać, więc nie siedziałam tak. Bo tak się śmieje ktoś, kto zębów nie ma. Przepraszam. Teoria to nasz wróg.
Słuchajcie, nikt z nas nie może działać poprzez pewnego rodzaju formę. Wciąż tak samo. To jest nasz wróg. Wróg nie jest tam, tylko wróg jest tu. Wroga nie wypatrujemy tam, tylko wroga wypatrujemy gdzie? W sobie. Lęki przed tym, aby wejść w nowe, aby robić w nowe, są naszymi wewnętrznymi wrogami. Nowe wymaga odwagi i posłusznego postawienia kroku do przodu. To tak jak powiedzmy ktoś potrafi robić freestyle. Rzucasz raperowi jedno słowo i on w ogóle staje i zaczyna rapować. I rapuje 20 minut, ponieważ jeśli jest zbawiony, rzeka żywa jest w nim. I tak samo jest z nami, z ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha. Jeśli jesteś ewangelistą, to ukierunkuj się na ewangelizację. Nie bądź politykiem, rozumiesz? Nie zajmuj się innymi rzeczami. Skieruj swój umysł, całe swoje życie i całe swoje działanie na ewangelizację. Kup sobie odpowiednią lekturę, studiuj odpowiednie książki i kazania z tym związane. Studiuj życie ludzi, którzy mają w tej dziedzinie sukces, biorąc pod uwagę apostolskie nauczanie, które jest u nas. To jest wszystko strasznie proste, aż bolesne do zastosowania. Miałam ostatnio sen. W śnie, jak zawsze, przyśnił mi się Pan Jezus i powiedział do mnie: jestem odpowiedzią. Jestem odpowiedzią dla każdego. Rozumiecie? I ludzie w tym świecie potrzebują od nas odpowiedzi. I ktoś może powiedzieć: no tak, Jezusa. Jezus to jest szerokie pojęcie wszystkiego. Rozumiecie? Ludzie nie poradzili sobie z życiem. A jak ty już umiałeś tego Jezusa wykorzystać do swojego życia, to głosi te proste poselstwa. Zawsze inne. Nie mówcie na ewangelizacji: towarzysze, jesteśmy tu dla was. Ja jestem dla was. Oni muszą ciebie zobaczyć personalnie. Nie bójcie się robić inscenizacji. Łączcie się. Jeśli jest was grupa ewangelizacyjna, łączcie się. Módlcie się w ogóle razem. Coś wam powiem. Jest coś takiego jak: jeśli się nie widzi owocu swojej pracy, to w naturalny sposób przychodzi do człowieka frustracja. Frustracja powoduje agresję. Czy chcemy, czy nie chcemy, ona powoduje agresję. I możesz tego nie widzieć ty, ale ja to widzę. W głoszeniach jest coś takiego jak napaść na człowieka. Tym ludziom jest źle. Wiecie, o co chodzi? Ludziom w ogóle jest źle. I my nie możemy na tych ludzi napadać. Wiem, że Duch Święty może wlać nowe rzeczy do bukłaków, które chcą. Które nie chcą być dalej przepełnione starymi sposobami. Stare umarło. To, co było tydzień temu, umarło, a dzisiaj jest nowe. Niech żyje Jezus i Panna Młoda. Panna Młoda ma być piękna w spódnicy i w butach wojskowych, gotowa do wykonania konkretnego zadania. Teraz chciałabym, aby wyszły osoby, które realnie ewangelizują. Nie takie, które tam od czasu do czasu wpadną. Tylko realnie ludzie, którzy ewangelizują, którzy jesteście na ulicach. Chcemy nakładać na was ręce, aby Duch Święty mógł was inspirować do nowego rodzaju działań. I oczywiście to będzie zależne od tego, nie od nałożenia przez nas rąk, tylko od tego, jak poważnie podejdziecie do tego, co dzisiaj weźmiecie. Jeszcze raz mówię, obkładamy te rzeczy modlitwą. Nie skupiamy się na niczym innym. Wszyscy ludzie, którzy odnieśli w jakiejś dziedzinie sukces, oni się w tej dziedzinie co? Wyszkolili. Kiedy ja uczyłam się na fryzjera, to uczyłam się pod okiem mistrza. I ona mnie w ciągu jednego roku wyszkoliła na fryzjera. I po jednym roku praktyk
stała jako samodzielna instytucja strzygła i zarabiała, ponieważ uczyłam się pod bokiem mistrza. I ten mistrz mieszka w tobie. Ale... Jeśli ty wykażesz posłuszeństwo i to, że chcesz i weźmiesz autorytet nad wszystkimi rozpraszaczami dnia codziennego, gwarantuję ci, że osiągniesz sukces. Grzeszy. Chodźcie wszyscy ci, którzy jesteście zaangażowani w ewangelizowanie. Chodźcie. Będziemy się o was modlić. Ojcze, ja dziękuję Tobie za mowę. Ja dziękuję Ci za nowe pomysły, za słowo mądrości, za galilejski dom. Dziękuję Tobie, że ona będzie odpowiedzią dla ludzi. Ja dziękuję Ci za jej słowa, które będą uczyniły różnicę na ulicy. Ja dziękuję Ci, że będzie przyprowadzała ludzi pod Twój dom. W imię Jezusa. Ojcze, ja dziękuję za pomysł. Dziękuję Ci za strategię tego pomysłu w imię Jezusa. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za słowa, które będzie wypowiadał koniec. Dziękuję Ci, że z Jego ust wychodzi miecz. I wychodzi modlitwa. Wychodzi słowo, które prosi użyć, ale też słowo, które wywołuje.
jako lider tej wizji, zacząć się o to modlić, zacząć to robić i modlić się. Jesteś liderem własnego objawienia. Ludzie pójdą za tobą, jeśli zobaczą, że to, co ty robisz, jest stabilne. Jezus Boży Syn, Jezu nasz.
przyjaciele, coś wam chcę jeszcze pokazać, żebyśmy też szerzej spojrzeli. Nie wiem, czy dobrze powiem. Henia? Henia? Henia, chodź na chwilę. Coś wam chcę pokazać. Henia jest z nami od zawsze. Kim jest Henia? Henia to zbrojne ramię Pana. Czym się różni Henia od Ani, która wspaniale głosi Ewangelię na ulicy i bierze autorytet nad tym, żeby wyprowadzić siebie męża sprzęt na ulicę, tak? A Henia od nie wiem jakiego czasu przyjeżdża do nas co niedzielę i pokonuje 5 kilometrów. Do 80 kilometrów. Nie przemieszcza się samochodem, tylko przejeżdża innymi środkami lokomocji. Przyjeżdżała na Kasprzaka. Nasza przygoda się rozpoczęła od tego, że chyba modliliśmy się od ciebie w Okonia, czy tam akury, tak? Rozumiecie? I teraz zobaczcie, Henia jest z nami. To jest część wspólnoty. Chciałabym, żebyśmy też widzieli takich ludzi. Możesz usiąść sobie. Żebyśmy też widzieli takich ludzi. Jest z nami Beatka Smogorzewska z Nasielska, która być może nie wychodzi na ulicę i też nie głosi Ewangelii tak, jak robimy to my, ale od jakiegoś czasu wzięła się za to, że będzie was karmiła chlebem. Śmiejemy się, poszliście za Beatą, bo chleba dała. Beata jest też częścią kościoła, gdzie jest w armii. Co robi? Karmi nas. Wtedy, kiedy my w sobotę odpoczywamy, Beata nie odpoczywa nawet w sobotę. Beata wtedy robi zakupy, bierze swój koszyk, bierze rower, zasuwa do Biedronki, robi zakupy i do późnej godziny gotuje jedzenie, żebyśmy po naszym nabożeństwie mogli stanąć przy kawie ręce i jeść. I jest też masa takich osób. Widzimy się wzajemnie. Nie mówmy, że tylko ważni są ci, którzy są tutaj na scenie. W piersi będziemy zabić. W piersi na pewno strzelać. Armia jest różna. Armia to też rodzina. Zaczyna mówić, to oni już wiedzą, że on wszedł na fazę i
to ich 5 minut się skończyło. Wiecie, on już wtedy po prostu, bo on się rozkręca. I coś wam powiem. Są różne marki samochodów, to nikomu niczego nie uwłacza. Jest wyścigówa, jest Mercedes, często z Rafałem sobie o tym gadamy. Wiecie, no jak maluch będzie chciał kopiować wyścigówę, wiecie, to będzie to kiepskie. Będzie frustracja, śmiesznie będzie wyglądał, najprawdopodobniej w ogóle rozpadnie się, jak będzie chciał tak szybko jechać. Wiecie, to jest w ogóle bardzo ważne. I to nam pomaga zrozumieć bliska relacja z Jezusem. Bliska relacja z Jezusem. Jak mamy, wiecie jak to jest? Jak pochwali Cię Pan Panów i Król Królów. To co Cię to w ogóle wiesz? Jesteś pochwalonym maluszkiem. Wiesz, jestem maluchem, ale takim podziwninku. To bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby w ogóle o tym rozmyślać. Ktokolwiek nas popycha, aby odczyniać cielesne naśladownictwo, to jest to diabeł. To diabeł, wiecie, bo to ktoś coś wyjdzie, coś zrobi, potem ty chcesz to naśladować. Tego się nie da, nie wyjdzie ci to. Wiesz, bo on na przykład taki jest, on ma taką gestykulację, takie słowa, on się tak porusza, tak tańczy. Ty coś będziesz chciał zrobić, wiesz, no nie wiem, spódnica ciągle to padnie, no i co z tym? Kupa frustracji. To ważne, myślmy w ogóle o tych rzeczach. A każdy ma coś, co jest szczególne, coś, co jest w stanie funkcjonować w tej armii jako bardzo ważny element. I to coś trzeba sobie odnaleźć. To co? I mówić, że nie mam właśnie czegoś innego. Tylko to coś trzeba znaleźć. Ja znalazłem coś w sobie. I dlatego zbudowałem to, co zbudowałem i buduję. Odnalazłem to. Rozumiecie? Ja się w tym świetnie czuję. Wielu ludzi pytało, czemu Agata porobiła tatuaże. Wiecie, czemu porobiła tatuaże? Żeby się znaleźć w poznańskiej gazecie. Na przykład. Na przykład. Bo wiesz, nie przechodzi się obojętnie obok kobiety, która idzie przez ulicę i ma wytatuowane ukrzyżowanie Jezusa i napis za cenę krwi. Nie przechodzi się obojętnie wobec tego, rozumiecie? Nie przechodzi się obojętnie. Byliśmy teraz w sklepie, weszliśmy do sklepu, sklep załadowany ludźmi, Leclerc. Założyłem koszulkę, Jezus Ty. I nie założyłem maski. Ja uwielbiam szokować. Dlatego, że to jest drzwiami do działania Chrystusa w moim życiu. Rozumiecie mnie? Ja mam to włożone przez Świętego Ducha. Kiedy szedłem bez tej maski przez ten sklep w tej koszulce z wielkim napisem Jezus Tym, nagle ktoś zaczął krzyczeć z drugiej strony sklepu, a sklep pełen ludzi, masa ludzi. No nie! No niemożliwe! Ja idę w jego stronę. No mówi Jezus Tym? Ja mówię tak. I zaczynamy rozmawiać bardzo głośno, ostentacyjnie, z gestykulacją na środku wielkiego Leclerca. I wszyscy słuchają wokół. On mówi, przecież to ściema. Ja mówię, nie, to ty nie masz doświadczenia. Ja spotkałem Jezusa, a ty nie. Jest 50 na 50. Porozmawiajmy. I rozmawiamy. Tak służę Bogu. Tak ja służę Bogu. Mam coś i to stosuję. Też coś masz. Rozumiesz? Zastosuj to. Tylko nie bój się zastosować tego. Nie bój się, że ani to za małe, ani że to jakieś dziwne. Rozumiesz? Rozumiesz, o czym mówię? Jeżeli jesteś kobietą i Bóg Cię obdarował na przykład specyficzną urodą, nie kryj tego. Rozumiesz? Nie udawaj, że taka nie jesteś. Rozumiecie, o czym ja mówię?
ubieraj się tak, żeby wszystkie twoje walory były zasłonięte. Bo to Bóg ci to dał. A religia powiedziała, żeś to schowała, bo to grzech. Bo faceci na to patrzą. Dobrze. Kup sobie takie ubranie, na którym będzie w ogóle napis Jezus jest moim Panem. I idź. I niech patrzą. A potem niech myślą. Niech się zastanawiają, co to było za zjawisko. Rozumiecie, o czym ja mówię do was? Jeżeli coś potrafisz, jakąś rzecz, jakąkolwiek, to ją podkreśl. Podkreśl jako walor od Boga i wykorzystaj. Módl się o dziś w ten sposób. Boże, wiem, że ja coś mam, a może mam wiele rzeczy. Nieważne, czy to są rzeczy duchowe, duszewne, czy fizyczne. Powiedzieć wam coś? 2000 lat temu do nastolatki izraelskiej przyszedł anioł i powiedział do niej tak: coś masz. A ona: co ma? Masz łono. Urodzisz Syna Bogu. Taką masz fizyczną rzecz. Całkiem nieduchową. Masz łono. Czy zechcesz urodzić Bogu Syna? I ta nastolatka powiedziała tak: urodzę Syna Najwyższego. Rozumiecie? Rozumiecie, o czym ja mówię? Święty Paweł był doktorem teologii. Rozumiecie? Był po studiach. Był wykształcony. Miał wszystko w jednym palcu. Całą wiedzę tamtego czasu. I przyszedł do niego Bóg. Zapytał: Pawle, zechcesz obrócić tymi studiami na moją chwałę? I on obrócił i napisał 2/3 Nowego Testamentu. W ogóle rozumiecie to? 2/3 Nowego Testamentu napisał. Opalił w ogóle religię. Rozwalił to wszystko na poziomie intelektu. Nikt nie był w stanie mu sprostać. Nikt nie był w stanie zaprzeczyć jego argumentom. Nikt. Cała religia musiała się cofnąć. Paweł wyparł judaizm. Coś miał. Rozumiecie? Niektórzy mieli niewiele. Piotr miał łódkę, ale udostępnił już Jezusowi, żeby mógł z niej głosić. Rozumiecie? Dał mu swoją łódkę i powiedział: głoś, jesteś przecież Mesjaszem, mam łódkę, tylko tyle mam. Każdy z nich coś miał innego. Ale byli częścią armii. Rozumiesz? Módlmy się. Chociaż ja modlę się o Kościół. Ja chcę, żeby głęboka świadomość przynależności do armii, bycia potrzebnym i odpowiednio obdarowanym, przenika teraz ludzi. Ludzie odnajdują to, szczególnego złożyłeś, Święty Duch. Ja teraz w imieniu Jezusa związuję demoniczne siły religii i usuwam je z ludzkich umysłów. Ja mówię, żadna religia, ani żaden humanizm w tej chwili nie przeszkodzi ludziom odnajdować to, co w nich złożyłeś, Święty Duch. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Hallelujah. 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 Trwaj w wierze w tej modlitwie.